Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał, aka Pomidorowy.pl. Witam was w ostatniej sesji z Zagrajmy w Szalone Przygody Kaczora Donalda na Nintendo... Jezu, no jak na Nintendo, na Sega Dreamcast. oj, to pomylenie Segi i tego Nintendo. Dobra, poprzednim razem w tej serii poznaliśmy fabułę gierki, czyli między innymi Merlock porwał Daisy, więc Kaczor Donald wraz z Gyro oraz Gladstone'em postanowili wyruszyć w podróż w uratowaniu Daisy. No i pokonaliśmy pierwszy świat, jakim był Ducky Mountain. Zrobiliśmy czasówki Gladstone'a i zdobyliśmy pierwszy kostium, który przypominał wakacje, ponieważ Kaczor Donald miał taki turystyczny kostium. No i pokonaliśmy Bernadette the Bird, czyli ogromnego, tłustego ptaka. Ponadto zwiedziliśmy Duckburg, czyli miejsce, w którym obecnie jesteśmy, gdzie ostatni raz skończyliśmy sesję, gdzie tutaj zrobiliśmy kolejne 4 poziomy plus bossa, którym był Brat B. O Jezu, znowu tutaj wbiłem do niego, nie chciałem tego zrobić. No i przy okazji pokonaliśmy po raz drugi czasówkę Gladstone'a. I w zasadzie to tyle zrobiliśmy. Dobra, to już widzieliśmy, więc poczekajcie chwilę, ja to postaram się wam wyedytować. Nie chcę drugi raz z nim walczyć tak szczerze. 42 życie, dobra, Gyro Slap. Oczywiście, że tak. Wracamy sobie do laboratorium Gyro i teraz zrobimy jeszcze jedną rzecz. Mianowicie... dam się tutaj, troszeczkę zmniejszony. Zmniejszę swoją kamerkę, dlatego że ostatnim razem zasłaniałem HUD gry, czyli po prostu ilość żyć. I wiem, to jest pierdółka, aczkolwiek niektórym może to przeszkadzać. No, to są obecnie nasze dwa kostiumy, które zdobyliśmy, czyli kostium eleganciora oraz kostium kaczora na wakacjach. Dobra, żarty na bok, znaczy żarty, no w zasadzie takie informacje na bok. Przejdźmy w końcu do trzeciego świata, jakim jest po prostu chata Magiki the Spell. No, trochę mroczny klimat tutaj wszedł. No i ostatni z braci tutaj na nas czeka, albo siostrzeńców Kaczora Donalda, czyli Dyzio. Bo mamy trzech, Hyzio, Zyzio i Dyzio. Zyzio reprezentował Duckburg, Hyzio reprezentował Ducky Mountain. Hyzio reprezentował Ducky Mountain, Zyzio reprezentował Duckburg, a Dyzio reprezentuje dom Magiki the Spell. Pogadajmy sobie z nim. No, to nic nadzwyczajnego nie powiedział, po prostu powiedział to samo, co powiedzieliby jego bracia. Dobra. Zaczynamy od poziomów 3D standardowo, czyli naszymi pierwszymi poziomami 3D w tym świecie to będzie Haunted Hall oraz Eerie Alley. I to będą właśnie nasze pierwsze poziomy w tej oto sesyjce. Ogólnie, albo dobra, to wam zaraz o tym opowiem. Najpierw skupmy się na głównym temacie, czyli po prostu na poziomach i moich wspomnieniach z nimi. Świetna muzyka, tak samo jak motyw przewodni domu Magiki the Spell. Serio, te soundtracki są o wiele lepsze w wersji Dreamcastowo-PC-towej niż w wersji na Nintendo 64. No ale to mówię, no po raz kolejny nie chcę, żeby ten let's play wyszedł, że ja tutaj, nie wiem, wielce hejtuję wersję na Nintendo 64. O, słyszeliście przed chwilą ten dźwięk? Ten ziomek z kapeluszem, który w zasadzie był niewidzialny, on wydawał odgłosy Murphy'ego z Raymana 2. Właśnie, to jest coś, czego nie wiem, czy poruszałem w poprzedniej sesji, więc poruszę to tu i teraz. Mianowicie, ponieważ jest to gierka stworzona przez Ubisoft, to Ubisoft samo od siebie plagiatuje dosłownie dźwięki.
czyli po prostu nawiązując do Raymana 2, innymi słowy. No, i motywem, a raczej zabawką w domu Magiki the Spell będą właśnie zabawkowe pistoleciki, które Dyzio zgubił w zasadzie, ponieważ można to tak już zaryzykować stwierdzenie, że każdy z tych siostrzeńców po prostu zgubił te zabawki i w ramach dodatkowego questu to Donald rusza na, może nie na ratunek, ale w poszukiwaniu tych zabawek, nie? Wiecie, o co chodzi. No ale to troszeczkę jest moim zdaniem śmieszne, bo ci siostrzeńcy to muszą być niezłe głąby, żeby po prostu zapomnieli tych zabawek. Albo po prostu, nie wiem, celowo zgubili po to, żeby Donald miał dodatkową robotę. No cóż. Można i tak. Można wykorzystywać biednego kaczora Donalda, którego jedynym póki co zmartwieniem jest uratowanie Daisy. Dobra, Murphy zginął. Tak, lubię na niego mówić Murphy. No. Pamiętacie, co mówiłem wam ostatnim razem przy tych gwiazdkach, że jak zniszczymy te czerwone pudełko, to one po prostu po czasie znikają. Teraz jesteście tego świadkiem, a raczej świadkami. W dzieciństwie bardzo nie lubiłem właśnie tych kolczastych kul, ponieważ zawsze miałem coś takiego, że nie potrafiłem raz a porządnie zareagować i to zwykle kończyło się fiaskiem z mojej strony. I tak, nie zignoruję tej platformy, która jest u góry. Choć przyznam, że kiedyś jak byłem mały, w ogóle nie zwróciłem uwagi, że ona tam jest. I to powodowało, że poziom musiałem powtarzać. Dobra. To jest właśnie cała historia poznania z mojej perspektywy bycia małym tego oto poziomu. Haunted Hall. Czyli nawiedzony dom. Albo nie nawiedzony dom, tylko nawiedzony hall. Albo korytarz. No, w sumie korytarz lepiej by brzmiało. Ale kurde, naprawdę, mroczny klimat ma ten świat. To mi się podoba w sumie. Eerie Alley. Dobra, ruszamy z koksem na Eerie Alley, czyli na drugi poziom. I widzę, że tutaj, kurde, ten poziom ma muzykę tego. A to jest chyba wyjątkowo różnica, bo tutaj powinna lecieć muzyka z poziomu 3D, a leci muzyka z poziomu 2D. O proszę. A to ci ciekawostka, bo w wersji na Nintendo 64 z kolei tutaj leciała muzyka z poziomu 3D. Ale pozmieniali tutaj faktycznie, kurcze pieczone. Jestem zaskoczony. I to nie w taki sposób, że nie wiem, że hejcę to teraz, tylko po prostu jestem dosłownie zaskoczony. Tak, niszczymy sobie tutaj oczywiście pudełka Gyro. A skąd wiem, że to są pudełka Gyro? No, kurczę, proszę państwa, no, panie i panowie. Tutaj u góry, na tym daszku, albo po prostu, no w sumie na daszku tego pudełka pisze literka G, no to z czym się literka G może kojarzyć, jak nie z Gyro? Ewentualnie Gladstone, no ale Gladstone nie ma raczej z tym nic wspólnego. Mój kolega nigdy nie lubił tego poziomu ze względu na pająki, bo był arachnofobijczykiem. Coś jak polski gamer, który też się boi pająków, ale ja oczywiście się nie śmieję z tego, dlatego że domyślam się, że osoby, które cierpią na arachnofobię, po prostu widząc takiego nawet najmniejszego pajączka, mogą dostać po prostu, lekko mówiąc, drgawek, wścieklizny czy czegokolwiek. No może nie wścieklizny, ale wiecie, ataku paniki na chociażby. Tak też może być oczywiście. W ogóle zawsze mnie zastanawiało, co jest za tą kratą, ale okazuje się, że tutaj nic nie ma, więc... No cóż. Niestety para wodna mnie skrzywdziła, co skutkuje właśnie tym, że Donald jest, lekko mówiąc, wkurzony. Bym powiedział innego stwierdzenia, ale nie chcę nadużywać przekleństw. Po prostu jest on wkurzony i tyle. Uwaga na kolczaste kule, ponieważ one są bardzo zdradliwe i mogą cię bardzo mocno skrzywdzić. Lepiej z nimi nie ryzykować w momencie, kiedy Donald jest tak oto wkurzony. Nigdy nie lubiłem tych kaczorów właśnie wymachujących maczetą. A ten to w ogóle dlaczego się tak tą kulą tak obraca? Przecież może sobie krzywdę zrobić. Co za głąb, dosłownie. Dobra, po tej stronie mamy książkę, więc będziemy musieli zrobić coś takiego. Zium. Dokładnie. Dokładnie.
No i pięknie, kurde, o to chodziło. Jak nie o to chodziło, to o to chodziło, oczywiście, że tak. 48 żyć, na razie nam idzie bardzo dobrze, ani jednego życia nie straciliśmy, więc good, good. No i znowu problem z tą platformą, czemu ona tutaj trafia? Nie rozumiem tego kompletnie. Dobra, wiecie co, tutaj sobie troszeczkę bardziej przybliżę mikrofon, żeby nie było. I teraz co, Ghostly Path, albo Patch. Czyli teraz poziom 2D, bo idziemy w kolejności, że najpierw 3D, potem 2D. Dokładnie tak. No, fajny soundtrack się włączył. No i jak też możecie zauważyć, to w momencie, kiedy kończyliśmy poziom z wkurzoną mordą Donalda, no to po wejściu do nowego poziomu to resetuje się to, czyli po prostu Donald jest znowu zadowolony. Co jest chyba w miarę logiczne. Aczkolwiek to nie było fajne. No, kiedyś musiała nastać ta pierwsza śmierć. Cóż, w końcu przyszedł ten moment. W końcu mamy 47 żyć, więc myślę, że nie powinien być to żaden problem. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak dla pozostałych. I sorki, jeżeli mogę, nie wiem, brzmieć za bardzo, nie wiem, taki nudny czy coś, ale nie mam dzisiaj jakby takiego humoru, powiedzmy, na śmieszkowanie. W sensie, nie to, że mam jakby zły humor, tylko po prostu mam dzisiaj ochotę troszeczkę pokomentować tak o sobie. A energii mam dosyć sporo, co możecie zresztą zobaczyć, bo inaczej gdybym nie miał energii, to bym prowadził tak, let's play. No, witam Państwa bardzo serdecznie. Tutaj pomidorowy.pl. I dzisiaj sobie zagramy w Kaczora Donalda ponownie. Oj, nie zdążyłem, fuck. Więc jeszcze raz trzeba będzie książkę zniszczyć. No cóż, czasami też się tak zdarza. W dzieciństwie mi dużo razy się tak zdarzało, tak szczerze wam powiem. Że nie po prostu na czas nie potrafiłem zdążyć i potem mi znikały te przedmioty, nie? W ogóle jest jedna rzecz, którą chciałem poruszyć w poprzedniej sesji, a jej nie poruszyłem. Oj. To była beznadziejna śmierć, to mogę powiedzieć to tu i teraz, że nie jestem dumny z tego, co się przed chwilą wydarzyło. Ale nie mogę też udawać, że tego nie było, więc no cóż. Aha, wiem, co chciałem powiedzieć. Odkryłem jedną rzecz, co do właśnie Kaczora Donalda. To jest coś, czego nigdy nie poruszałem w żadnym z moich let's play poprzednich, czyli ani w wersji na PS1, ani w wersji na PS2, a tym bardziej na pewno nie poruszałem tego w wersji na PS... przepraszam, w wersji na Nintendo 64, kiedy robiłem let's play na Crow Zaibatsu. Otóż, dlaczego nie leci tutaj teraz ogólnie muzyka Milkshake'u? To jest ponieważ Ubisoft się dosyć mocno wycwaniło. Otóż w roku, kiedy ta gra wyszła, czyli dokładnie w 2000 roku, jako zabezpieczenia antypirackie, ponieważ Ubisoft bardzo nie chciało, żeby wersja na Dreamcasta była w jakimś tam stopniu piracona, nałożyli takie ograniczenie, że po prostu w momencie, kiedy masz piratkę tej gry, to nie leci ci w ogóle muzyka Milkshake'u. Skąd to wiem? Ponieważ oglądałem jeden taki filmik, gdzie koleś przedstawiał oryginalnego Kaczora Donalda, którego miał na płytce normalnie od Dreamcasta, i przedstawił kopię piracką, i w ogóle w kopii pirackiej nie leciała muzyka Milkshake'a, a w tej oryginalnej leciała muzyka z Milkshake'a. Tak więc nie wiem. Ciekawe zabezpieczenia antypirackie. No na przykład, no nie wiem, z Crashem było tak, że... Właśnie, nie pamiętam, jak było z Crashem. Wiem, że na przykład ze Spyro trójką było też zabawnie, bo na przykład kiedy Insomniac zaimplementował właśnie te zabezpieczenia antypirackie, to kiedy odpalałeś sobie Spyro trójkę, to w pewnym miejscu pojawiała ci się wróżka Zoe, która mówiła ci, że grasz w spiraconą grę, w spiraconą wersję Spyro, no i generalnie działy się różne brzydkie rzeczy. Tyle mogę od siebie powiedzieć. Dobra, musimy teraz się dostać tam do góry z powrotem. Tylko jak? Jak ja chcę się tam dostać? O, tak mogę w sumie. Okej, więc mamy teraz platformę z bossem zebraną i musimy jeszcze jedną zabawkę zebrać. Super, świetnie.
I potem tylko do exitu. O Jezu, nie. Nie ogarnąłem petardy trochę. Ale tutaj chyba jest zakończenie poziomu z tego, co dobrze pamiętam. Chyba dobrze pamiętam, że tutaj było zaraz zakończenie poziomu, co nie? Ta. No to jest w śmiesznym miejscu, kurde, checkpoint jest postawiony. Tak dosłownie niedaleko końca poziomu. Ale jeżeli chodzi o ten poziom, to on nie sprawiał mi jakichś wielkich problemów. Nie wiem, nie przypominam sobie, żebym jakoś płakał, robiąc Ghostly Path. Dobra, teraz róbmy Creepy Corridor, czyli przerażający korytarz. Tak dobrze ująłem to? Chyba tak. O, i to jest pierwszy raz coś takiego, przynajmniej z czymś takim się teraz pierwszy raz spotykam. Jeżeli chodzi o Let's Play Kaczora Donalda, że zwykle poziomy 2D i 3D miały jeden soundtrack, a w tym wypadku to są dwa różne soundtracki, które lecą tutaj. W jednym poziomie 2D był przed chwilą inny soundtrack, teraz mamy też inny soundtrack. Zresztą sami możecie sobie teraz posłuchać, ja wam dam trochę głośniej. Mogłem wcześniej zeskoczyć, to jest prawda. Zgadzam się tutaj stuprocentowo, aczkolwiek myślałem, że normalnie doskoczę. Kurde, ta 50 to jest jakaś, nie wiem, przeklęta liczba, bo kurde, drugi raz zdobyłam 50 żyć i drugi raz mi nie wychodzi. O, tutaj mamy pistolecik, więc zaraz pewnie u góry będzie książka. Czyż nie? Tak jest. 7 sekund, to trochę za dużo mamy w sumie. Tak, jak tak na to patrzę. Trochę za dużo mamy sekund. No ale cóż, cóż ja mogę na to poradzić. O, dwa razy Murphy tutaj się nam trafił. Zabawny jesteś, gościu. I tak, dla osób, które będą tutaj chciały spekulować, w tym roku również zabieramy się za Raymana 2 na Dreamcasta, za ostatnią wersję Raymana 2 i kończę jakby nagrywanie Raymana 2 na tym oto kanale. I ogólnie. Ewentualnie jak już to się zabierę za wersję na Game Boya Color kiedyś tam. Ale jeżeli chodzi o te wszystkie porty, nie porty, to już z mojej strony byłoby na tyle. Już i tak zrobiłem tyle tych Raymanów 2, że masakra. Dobra, 49 żyć, fajnie. Dobra, wszystko w porządku. O. Dobra. Jest cacy. O, dobra, mamy milkshake'a, spoko. Teraz będziemy mogli pocisnąć towarzystwo. Okej. Podejrzewam, że tutaj będzie... O, żyćko. Przez chwilę myślałem, że platforma z bossem. Aha, ogólnie sobie też robiłem krótki research co do wersji na PS2 i okazuje się, że w wersji na PS2 się nic nie zbierało, żadnych tam orbów, tak jak to było w wersji na PS1, tylko trzeba było zbierać literki special. Tyle w zasadzie. Które w zasadzie nie pamiętam, czy one nawet obowiązkowe były, ale chyba nie były obowiązkowe, czyli po prostu wersja na PS2 to była ta wersja, gdzie po prostu musiałeś tylko grę przejść, nic więcej. Nie musiałeś niczego zbierać, żeby odblokować platformę z bossem czy cokolwiek. Dobra, gdzie był ten pistolet? Tu był. Oj, świetnie. Ale przynajmniej mamy więcej niż 50 żyć. To też jest plus jakiś. Więc jeszcze raz robimy. Zium. I lecimy z koksem. 12 sekund. To nie jest dużo. No i mamy już wszystkie zabaweczki zebrane z... świata Magicki the Spell, a raczej z domu Magicki the Spell. Więc teraz będziemy mogli się skupić na piątym poziomie, który będzie na nas czekał. Nie mogę się szczerze jego doczekać.
No, zniknęły niestety gwiazdeczki. Szkoda, szkoda, naprawdę. Myślałem, że zdążę, no ale niestety po raz kolejny szczęście pokazało mi środkowy palec. No dobra, no to mamy tutaj już z tych platform ułożone zdjęcie, z kim będziemy walczyć, więc teraz nadszedł czas na porozmawianie z Dyziem. No, mogłem się tego spodziewać, Jezu. Spowiewać, no. Underhanded. To jest nasz ostatni poziom, jeżeli chodzi o dom Magic i the Spell, i to będzie właśnie oczywiście standardowo poziom ucieczkowy. To niezły poziom ucieczkowy, kurcze pieczone. Nie, fajna muzyka tutaj leci. To muszę przyznać. W wersji chyba bodajże na PS2 w każdym poziomie ucieczkowym za każdym razem ścigała nas ta łapa, z tego co pamiętam. Bo w wersji na PS1 była dalej ta różnorodność, tak jak tu mamy w tej wersji. A w wersji na PS2 mieliśmy tylko i wyłącznie ścigającą nas dłoń. Tak więc no, muszę przyznać, że ciekawie. O, to jest w ogóle remix tego głównego świata, w sensie świata domu Magic the Spell. Zawsze wolę na to mówić dom, bo to jednak jest taki, wiecie, nawiedzony dom. To jest tak zwany, kurde, creepy dom. Normalnie lokacja idealna na Halloween. Co do ucieczki przed ręką, no to standardowo miałem problemy z tym poziomem za dzieciaka, dlatego że no nie potrafiłem po prostu, no nie potrafiłem, co ja tu mogę więcej powiedzieć. No za każdym razem, nieważne jak biegłem, nieważne dokąd biegłem, to ta dłoń parszywa zawsze mnie doganiała, nie? Dlatego mam złe wspomnienia, trochę z tym... Oj, życia ominąłem, miałbym 54. Najgorzej, kurczę, słabo trochę. Dobra, łapa oberwała. Super, świetnie. Uciekamy, Jezu, uciekamy. To niezła łapa. Hey, Donald. You finally caught up to me. What do you say you and me have a little competition? If you can beat all my time records in this area, then I'll give you something worth running for. Okay, Donald? By the way, good luck! You're gonna need it to break my records. W sumie Gladstone ciągle i wciąż mówi to samo, więc... Ale mimo co zawsze wolę zostawiać sobie te dialogi, bo uważam, że są to rzeczy ważne do fabuły, żebyście wy to mogli wszystko słyszeć. Więc mimo że wiem, co on powie, to jednak posłuchajmy. Giving up already? Good. Then I can keep the reward I was gonna give to you for myself. Okej. Więc teraz przed walką z Magicą the Spell warto byłoby przejść poziomy wszystkie, tym razem na czasówki Gladstone'a. Więc w międzyczasie, kiedy będziemy robić sobie czasówki Gladstone'a, to sobie porozmawiamy na jakieś takie te... luźne tematy, myślę. Bo czemu by nie?
trzeba się trochę wychillować, więc obecnie w dniu, kiedy ja to nagrywam, jest 21 stycznia i dzisiaj dobiega w sumie drugi let's play, który zacząłem w tym roku, czyli w 2021, a jest wcześniej skończony niż pierwszy let's play. To jest takie dla mnie wow. No ale to jest spowodowane tym, że Kaczor Donald jednak jest krótszą gierką niż taki Kangurek K.O. Bo jednak Kangurek K.O. jest bardziej rozbudowany, w końcu ma tam 20 ileś poziomów, nie? Więc też nie ma co tutaj jakby się śmiać, no bo jednak trochę dłuższa gierka kontra trochę krótsza, no wiadomo jak to wygląda. No i 55 żyć, ładnie. Tu wolę poczekać, właśnie. Czasami przezorny zawsze ubezpieczony. Nie ma co też szarżować, no bo kurde, szarżując będziemy mieli, no lekko mówiąc, problem. This problem będzie. Zajebiście, zajebiście, zajebiście. W międzyczasie mam już trochę pomlogów na zapas nagranych. Tak więc dla osób lubiących content vlogowy na moim kanale, no to myślę, że może wam się to spodobać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo kim ja jestem, żeby tutaj za was decydować? W końcu to wy wybieracie, co lubicie u mnie oglądać. Ale myślę, że przypadnie wam do gustu ten content vlogowy. Bo niedługo będzie To było żałosne. To musimy sobie wszyscy powiedzieć, że to było po prostu żałosne. Bo niedługo setny pomlog na kanale. Więc z tej okazji będziecie mieli 4 setne pomlogi. 4 razy 100 albo 5 razy 100. Prawdopodobnie. Coś jak Energik zrobił na swój specjal z okazji Zagrajmy w Krapa. Jestem ciekaw, czy teraz zdążę przez to takie lekkie opóźnienie. Powinienem zdążyć, bo zaraz tu jest koniec poziomu, tak mi się wydaje. Z tego, co dobrze pamiętam. Tak, tam jest koniec poziomu już. A nie, jeszcze nie. Zaraz będzie. Tak, zaraz będzie, bo tutaj są już te kule. Kurde, niedawno robiłeś ten poziom i już nie pamiętasz, Michał? No co się z tobą dzieje? Co ty taki rozkojarzony jesteś? Nie, spokojnie, wszystko w porządku jest. Kurde, nie zdążyłem. Myślałem, że idealnie w platformę wyceluję. Dobra, nie udało się. Ale przynajmniej teraz udało mi się wskoczyć, więc tą czasówkę mamy zaliczoną, więc teraz przyszedł czas na drugi poziom. Te 2D poziomy to nam chyba szybko zajdą, bo... Znaczy pójdą. Bo one nie są jakoś super długie. Zresztą w ogóle poziomy w tej gierce nie są długie, zacznijmy od tego. Podejrzewam, że z tej sesji wyjdzie maksymalnie godzinka, godzinka 10 minut, coś takiego. W ogóle brakuje tutaj takiego odgłosu, wiecie, odliczania, że na przykład byłoby takie tryn, 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 albo nawet te odgłosy z Raymana, nie? Jak robiło się te poziomy Lee. Mogliby nawet sobie zerżnąć z takiego Raymana dwójki, skoro już nie bali się zerżnąć w tym świecie odgłosów z Raymana dwójki, no to ani z w sumie pierwszego poziomu, bo w Ducky Mountain też były odgłosy z Raymana dwójki. Jak chociażby, wiecie, śpiew ptaszków, który ja przynajmniej dostrzegłem, nie wiem jak wy. Wow. Tego ładnie uniknąłem, to muszę przyznać, to ładnie uniknąłem. Uwaga na pająka. Przyznam, że tych pająków można się lekko mówiąc wystraszyć. Łagodnie mówiąc oczywiście. Lekko, łagodnie, whatever, na jedno wychodzi. Co to w ogóle są za portrety? Nie wiem w sumie, nie jestem w stanie nawet rozczytać, kto to tam dokładnie był. Tam olewamy tego typka, bo on nie da nam nawet życia. Natomiast ten tutaj dostaniemy życia. Dokładnie. Skupmy się, to może będziemy mieli 57. Kto wie, nawet może 60 będziemy mieli. Przy dobrych wiatrach. Przypominam, że w wersji na Nintendo 64 nawet nie miałem tylu życia, ale to też było spowodowane tym, że w wersji na Nintendo 64 nie robiłem 100%. W wersji na Playaka 1 nie pamiętam, ile miałem życia, ale na pewno nie miałem tylu żyć, ile mam teraz. To jestem na bank w stanie uwierzyć. Dobra, tu nie pykło niestety.
Uwaga, uwaga. Kurde! Najgorzej, ty teraz mogę nie zdążyć już. Ale pech mnie teraz spotkał. Za mało czasu mam. Nie zdążę. Too bad. No to możemy sobie wrócić. Abandon. Albo nie. Wejdźmy do Gyroslab. I jeszcze raz zaczniemy ten poziom. Przy okazji zapiszę gierkę, zobaczę ile mam procent. Lecimy z koksem. Zobaczymy. Ładnie, ładnie, bardzo ładnie. To mi się podoba. Mamy już ponad połowę gry w takim razie. Sami widzicie, 17% zdobyliśmy za samo pokonanie jakby wszystkich czterech poziomów plus zebranie jednego tam pluszaka. Tak więc raz jeszcze. Znaczy Jezu, zrobienie jednej czasówki, to chciałem powiedzieć, nie jednego pluszaka. Co ja w ogóle gadam? Jakiś zakręcony jestem dzisiaj. Oczywiście nie zignoruję, że po mojej prawej właśnie były tutaj portrety Magiki the Spell, czyli bossa, który reprezentuje ten oto dom. Dobra, kochani, jesteśmy z powrotem w miejscu, gdzie w zasadzie ostatni raz zginąłem, a raczej niedaleko tego miejsca, bo tutaj mamy checkpoint oraz skrzynkę Gyro. I tu już mamy koniec poziomu. Tak więc lecimy do przodu, na co czekamy? Dokładnie, tutaj już mamy końcówkę poziomu. Zajebiście, bardzo dobrze poszło. Ładnie zeskipowaliśmy cutscenkę. Ua! Ale mnie coś kurde... Barki bolą. Od czego? Dobra. Ghostly Path. A ja będę kontynuował jakby ten... takie rzeczy, które chciałem w sumie na szybko powiedzieć. Otóż... chcę wam podziękować. Jeszcze to tak nieoficjalnie, bo w sumie nie wleciał ten filmik na Crowzaibatsu. Ale chcę wam podziękować za to, że ładnie żeście odebrali tamten filmik informacyjny, gdzie poinformowałem was o sytuacji, o co chodzi tam z kanałem. I cieszę się, że żeście się do tego jakoś ustosunkowali. To powiem, dla nas wiele znaczy, jako dla teamu, tak szczerze powiedziawszy. Więc dlatego jestem zachwycony waszą postawą, powiem wam szczerze. Dobra, 55, fajnie. Szybko, szybko, szybko ogarniamy. Okej, uwaga, uwaga na dynie, które płoną na nasz widok. Pewnie płoną ze wstydu. Dobra. Easy, easy. Uwaga na diabelskie oczyska. Dobra. Raz dodatkowe sekundy, zawsze się przydadzą. Trzeba tutaj bardzo dobrze synchronizować skoki, bo jeden parszywy ruch i giniemy. Parszywy, fałszywy, Jezus Maria, co ja mam w ogóle z tym parszywym? Nie wiem, kurde, za dużo tego słowa nadużywam. Trzeba to zmienić. O, życie. Moje 57 życie. Jezu, przez chwilę myślałem, że spadłem. Dobra, ładnie uniknięte.
super. O to chodziło. I tutaj exit. Dokładnie tak. Dobrze. To teraz jeszcze ostatni poziom nam został. I będziemy mieli, kurde, dom Magic Despel zaliczony. Dobra. Ostatni. Creepy Corridor. Nie mogę się doczekać. No, ale tak ogólnie, co tam jeszcze chciałem powiedzieć, no... poza tymi pomlogami, poza tym, co na Krauzajbacu się dzieje... No... powiem szczerze, że jak na początek tego roku, to jest dosyć intensywne, jeżeli chodzi o serię. Całkiem idzie nam seria z Kangur Kakao, jak i ta seria. Mam w planach jeszcze oczywiście kolejne serie, które nie chcę jakby za bardzo na razie zdradzać, jakie to będą gry. Ale myślę, że możecie być zadowoleni. No i tak, oczywiście wyprzedzę pytankę, również Crash Bandicoot 4 powróci. Bo warto go skończyć. Ja mam z reguły coś takiego, że jak już coś zaczynam, to wolę to skończyć. Chociaż są takie przykłady, jak na przykład Sonic Lost World, którego kiedyś tam sobie zacząłem i do dzisiaj nie ukończyłem. Aczkolwiek on też się doczeka w końcu swojej kontynuacji, prędzej czy później. Dobra. I to jest właśnie to miejsce, gdzie tutaj są... kolce. Trochę nie przemyślałem tego, ale przynajmniej teraz się zreflektowałem. Uwaga. Uwaga na kulę. Kulę analną. Nie, dobra, nie będę takich rzeczy mówił, bo zaraz tutaj ktoś się obrazi i będzie dopiero przesrane. Fajne jest to, że w sumie tych olbrzymów jesteśmy w stanie na hita wziąć w momencie, kiedy jesteśmy pod wpływem tego shake'a. Gamer zawsze mówi na to, że to jest efekt cukrzycy. Ja w sumie nie wiem, jak to w końcu jest. Czy to jest efekt cukrzycy, czy to po prostu... czy to po prostu tak o jest. O, jeszcze kotki w tle słyszę. No nieźle, kurde. Chociaż też się mnie to wcale nie dziwi, bo jednak chodzimy po dachach, nie? Tylko mi po dachach nie łaź, kurde, Kaczor Donald. Bądź grzeczny i tylko mi po dachach nie łaź. Okej. Nie zdążyłem. Kurcze pieczone. Dobrze, że nam dalej czas nie leci, nie? Tylko, że jak jest finish, to jest po prostu finish i tyle. I bez zbędnego pierdzielenia. Wow, Donald! You really surprised me! Some of my skill must be rubbing off on you. No. Więc Gladstone sobie standardowo polas, no bo po co miałby tutaj być, skoro już nie jest nam do niczego potrzebny. On poszedł do czwartego świata, który będziemy sobie dopiero później zwiedzać. Więc pozwólcie, że sobie zapiszę i zobaczymy, jak wygląda nasz stan gry. ...73,2%, czyli po pokonaniu bossa zdobędziemy 2%. Czyli będziemy mieli 75%, okej. No, i jak widzicie, teraz dostaliśmy kostium... w zasadzie to piżamę żeśmy dostali, więc to nawet nie można kostiumem nazwać. Więc dobra, skoro mamy wszystkie poziomy zrobione, wszystkie zabawki zdobyte oraz wszystkie czasówki Gladstone'a zrobione, to myślę, że przyszedł czas na zmierzenie się z Magicką Despel. Zapraszam, bo może być ciekawie. For this is your tomb.
No to lecimy na konfrontację z Magicką The Spell. Więc ona będzie po prostu robiła coś takiego, że będzie na początku zrzucała na nas tę dyńkę. A my będziemy musieli teraz atakować jej magicznej różdżki, która tworzy pole elektromagnetyczne. Potem, kiedy ona trzy razy wystrzeli, będziemy musieli się tutaj dostać i skakać na zieloną trumnę, która będzie miała czaszkę, którą będziemy mogli rzucić w te kraty, jak sami zresztą widzicie. Jakbyśmy stali na jednej trumnie, no to jak widzicie, kolce by nas popieściły i byśmy zginęli w tym wypadku. A tak, w taki oto sposób ona teraz oberwała i straciła jeden pasek, raczej jeden kwadracik zdrowia. Aha, i co każdą fazę nasze zdrowie jest odnawiane, tak więc jeżeli macie wkurzoną mordę Donalda, no to wiedzcie, że kiedy zaatakujecie ją drugi raz, no to wam się ten pasek odnowi. Zajebiście, bardzo dobrze to poszło teraz. Aha, i ona zawsze przy drugim kwadraciku zdrowia, to ona ma jeden dodatkowy atak, czyli zamiast trzech, cztery razy pieści prądem. Tyle mogę od siebie powiedzieć. Z tym bossem ja nigdy nie miałem problemów, jeżeli mam być szczery. Może tylko ostatni kwadracik zdrowia zwykle mi długo zajmował, ale to było jak byłem właśnie, nie wiem, dzieckiem, no miałem wtedy od 5 do 7 lat, więc no. Więc miałem prawo w takim razie. Dobra, oberwała. Bardzo dobrze, czy tak. Dawaj dyńkę i miejmy to już za sobą. Ale muzyka, która nam tutaj towarzyszy, jest równie spoko. No dawaj, jeszcze jedna dyńka. Kurde, przecież atakowałem, co jest grane? Dobra. Mamy tutaj ostatnią sekwencję. Dobra, tutaj jest. Teraz pytanie, gdzie kolejna trumna nam pokaże. Dobra, tutaj. W sumie byłem blisko, bardzo dobrze. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, jeszcze raz. To nieźle spadła na dół. Zawsze mnie bawiło to, jak te życie się bagowały, że wiecie, że zawsze te 56 zostawało.